Hejo, tutaj Lisiczka i witam Was dzisiaj w pierwszym odcinku, a właściwie w takim zerowym odcinku wprowadzającym z nowej serii na moim kanale Skyblocka. Chcieliście, żebym to kontynuowała, niestety na tamtym serwerze nie było mi zbyt przyjemnie grać, ale jeden z graczy polecił mi serwer skyup.pl. Tutaj macie stronę, TS-a, IP też będziecie mieli wszystkie informacje w opisie oczywiście. Jak widzicie, jest tu Skyblock i EasyDrop. I po zalogowaniu się wchodzimy w wodę i wlatujemy w portal, chyba że chcemy iść na Easy, to wlatujemy w inny portal. Proszę, jesteśmy już w portalu i pojawiamy się na spawnie. Najlepiej dla nowych graczy jest zacząć od samouczka, który jest tutaj, którego ja też zrobię. Ok? Trzeba zacząć od podstaw. Trzeba iść do informatora, który wszystko mi wyjaśni. Gdzie jest informator? Informator? Jest informator! Ok. Trzeba mieć elytrę. Ja jej nie mam, więc wpiszę elytra. Już mam elytrę. Zakładamy na plecki. I trzeba... Trzeba dolecieć tutaj. Nie jest tak ciężko latać elytrą, jakby się mogło wydawać, ale trzeba czasami trochę wprawy. Ok, i co jeszcze trzeba zrobić? Jak już przeleciałam? Jeżeli wam się quest zatnie i nie widzicie, co macie dalej robić, to wpisujecie quest. Ok, chyba nie zauważył, że byłam już na skraju bramy. Co? To wrócę się na spawn. Po prostu. Tak też się może zdarzyć. Ok. Teraz zajarzył, że jestem tutaj. Za szybko przeleciałam. I teraz muszę przelecieć przez pierścienie. Ok. Już chyba nie polecę. Chociaż może mi się uda dolecieć, może mi się uda. Nie! A za pierwszym razem mi się udało. Jeżeli spadacie w przepaść, wpisujecie spawn. A! I się zacięłam. To jeszcze raz spawn. Pokażę wam chyba wszystkie błędy, jakie mogą się zdarzyć na serwerze. Bo coś mnie nie lubi i wszystko psuje. Dobra, przyznać się, kto mi psuje. Okej, może uda mi się przelecieć? Nie! Dlaczego mi się nie udaje? A teraz... What? Dobra, to jest, zaczyna się robić śmieszne. Pewnie tutaj jest admin. O, tutaj jest Krynio. Tuż nad moim nickiem. To na pewno on robi. On robi wszystkie złe rzeczy tutaj. Mówię wam. Okej. No i proszę, jak ładnie. Okej. Teraz każą nam zobaczyć, jakie są craftingi. Można zrobić zbity lód, slime ball. Oczywiście, jeżeli chcecie takie rzeczy zrobić, tą niarka, to musicie tutaj przyjść i popatrzeć na ten crafting. Trampolina. Oraz skrzynie. Tutaj są wymieniarki po prostu. Tak jak chyba zazwyczaj są. Tutaj są ulepszenia na piece. Czyli książkami można ulepszyć sobie piec, żeby szybciej przepalał. Paliwo było bardziej wydajne. Żeby była fortunka na piecu. Zwiększyć wydajność paliwa. Takie rzeczy, chyba powiedziałam. Jedno, dwa razy. Stara się. I tutaj są prace. Okej, co mam zrobić? Trzeba wybrać swoją pracę. A, wybiorę. O, łowca i farmer. Już pracuję. Okej. I tutaj można zrobić windę. Oczywiście, jeżeli chcecie wszystko dokładniej przeczytać, to możecie wejść na serwer i przelecieć sobie na tą wysepkę. Ja nie będę tego... Ała, ktoś tutaj piorunami strzela.
Oczywiście ja nie będę tego teraz tak dokładnie czytała, dopiero pewnie jak będę na już swojej wyspie i będę chciała to zrobić, to dopiero wtedy wrócę sobie, sprawdzę jaki jest crafting, zapamiętam go i dopiero wtedy go zrobię. A teraz mamy wejść w menu i kliknąć sklep. Sklep to jest ikonka z jabłuszkiem. Tutaj są różne sklepy. Co tu jest? Jubiler. Pewnie sprzedaje i skupuje takie różne cenniejsze rzeczy. To tutaj jest. Skryba, pewnie księgi. Tutaj drwal. Zaklinacz. Spawnery. A tutaj farmer. Czyli wszystkie ważne rzeczy możecie tutaj kupić i sprzedać. A ja muszę się dostać. Jejku, skończyć się z tą burzą, co tu się dzieje? A, Lytra. Ja muszę się dostać do góry. I nie spać ze schodów. Co to? Szaman. O, jaki niedobry szaman. Zamknęli go. Handlował niedobrymi rzeczami. Ja się próbuję wspiąć na górę i nie spaść. Schody są kręte i dziwne. U czarodzieja można zakupić gwiazdę potrzebną do stworzenia beacona, czyli tutaj tylko gwiazdkę się kupuje. O, jak cię kręcę, jaka cena. trzeba jeszcze wybrać się do poradnika. Jest tutaj poradnik. Okej. I bum. Jesteśmy w poradniku. I zrobimy samouczek. Oto przypomnienie, jak powinna wyglądać koblarka, żeby mieć dużo kobla. Tutaj są opisane początki. Witaj na serwerze skyup.pl. Twoim zadaniem jest rozbudować swoją wyspę. Trzy schematy wyspy są do wyboru. Łatwa, umiarkowana i super trudna. Pewnie raczej większość wybiera łatwą, bo łatwiej się wszystko robi. I trzeba wpisać wyspa, żeby stworzyć wyspę. To dosyć ważny komunikat. Co tutaj jest? Koop i czat. Tym czatem włącza się czat pewnie dla ludzi, którzy grają z tobą na wyspie. Aby dodać kogoś na chwilkę, wpisuje się koop. Aby usunąć z koopa, wpisuje się usuń. A jeżeli ktoś wyjdzie z serwera, automatycznie go usuwa. Teraz blokady graczy. Jeżeli nie chcesz, by ktokolwiek wchodził na twoją wyspę, trzeba wpisać blokada. Jeżeli nie chcesz, by konkretna osoba wchodziła, trzeba wpisać zbanuj. Aby cofnąć bana, wpisać unbanuj. Też ciekawe rzeczy, bo jeżeli ktoś wam niechciany wchodzi, to można go zawsze zbanować. Dodawanie do wyspy. Na serwerze umożliwimy ci grę z przyjaciółmi. Tak, cześć, Dodu. Ja sobie tutaj czytam. Nie przeszkadzaj. Aby na stałe dodać gracza do wyspy, trzeba wpisać zaproś, aby wyrzucić wyrzuć, aby sprawdzić, kto jest dodany drużyna, aby opuścić wyspę opuść, aby dodać komuś wyspę, wpisuje się lider i aby znaleźć pomoc, wpisuje się team. Czyli pewnie większość takich komend tam będzie. A tutaj są dodatki. To będzie bardzo ciekawe. Jeżeli się wiaderkiem kliknie na obsydian, to ma się z powrotem lawę. Więc jeżeli ktoś zepsuje sobie koblarkę, co pewnie ja będę bardzo często robiła, to można odzyskać sobie lawę. Oraz tutaj, o, to jest nowe, tego nie widziałam wcześniej, bo troszeczkę już ten serwer oglądałam, jak wygląda i co tutaj się robi, z czym to się je. Tutaj widzę, jeżeli się wodę połączy z żwirem, można otrzymać glinę. Całkiem fajne. Wyzwania na wyspach pod komendą. Wyzwania. Top 10 wysp pod rankingiem oraz ustawienia wyspy zmienione pod komendą ustawienia. Czyli całkiem fajnie wszystko ułożyli, żeby komendy były łatwe do zapamiętania. A tutaj są teleporty. Sklep na wyspie. O, i tutaj jest pokazane bardzo ładnie, jak zrobić sklep. I jak to przygotować na tabliczkach, bo wiem, że bardzo często na skyblockach jest z tym problem. Więc jeżeli nie będziecie wiedzieć, jak coś zrobić, to zawsze się przenieście tutaj i sprawdźcie. A tutaj są teleporty. Specjalny system tabliczek z komendą witaj.
Wystarczy postawić na wyspie tabliczkę z takim napisem, a zostanie utworzony warp. Lista teleportów jest pod wyspy, a teleport do konkretnej tabliczki pod idź. Też całkiem ciekawe, a to co? O, tu są sprawdziany na tym serwerze! Co to ma znaczyć? Jak na stałe dodać kogoś? Zaproś. Jak zrobić, żeby nikt nie mógł wejść na twoją wyspę? Blokada. Komenda otwierająca spis zadań to... Wyzwania. Zrobił mi się obsydian z lawy, co robić? Czemu lawy przez V? Zebrać... Co tam pisało, chyba coś śmiesznego, nie zdążyłam przeczytać. Jak zmienić ustawienia wyspy? Ustawienia. Jak zrobić teleport na swoją wyspę? Witaj. Jej! Udało mi się. Gratuluję. Nie mam nic w czeście? Podobno już wzięłam rzeczy z tej skrzynki. Oj. Oj, będę tu rozmawiać z adminem. Gdzie jest moja nagroda? No nic, przynajmniej pokazałam wam, jak to się robi. O, ukończono. I po przejściu samouczka dostajecie VIP-a, tak jak widać tutaj. Zdaje się, że na tydzień, na pewno na kilka dni, nie jestem dokładnie pewna na ile, bo nie pamiętam. Ale dostajecie VIP-a za przejście samouczka, więc naprawdę warto sobie poczytać, zobaczyć, o co chodzi na serwerze, dowiedzieć się czegoś, a tu jest burza. A teraz od razu może przejdę na moją wyspę. Mam ją już zrobioną. Tak, tu jest moja wyspa. Wybrałam sobie oczywiście łatwą. W skrzyneczce mamy takie oto rzeczy. Puste 5 mięska. Jeszcze w skrzynce, jeżeli zrobicie samouczek, powinniście mieć cały zestaw żelaznych przedmiotów. W stylu kilof, miecz, łopata i siekiera. Czyli wszystko najważniejsze powinniście mieć. Najpierw powinniście mieć też obrońcę swojego. Nie! Psie! On mnie próbował zepchnąć. Dobra, ten pies nie jest moim obrońcą, on mnie próbuje zabić. I tak, teraz pytanie, dlaczego miałam stworzoną wyspę wcześniej? Ponieważ z administratorem dogadałam się, żebym miała wyspę, a dookoła mnie, na krzyż, czyli w każdą stronę, jest jedna wyspa zarezerwowana dla osoby, którą ja wybrałam. Ja znalazłam sobie osoby, które bardzo często mi komentują, piszą do mnie na Facebooku, po prostu kojarzę je, znam i tak dalej. I ufam im w miarę. Więc te osoby to Iska.pl, Akuma, Słodziach na Love i Lesza. Akurat cztery dziewczyny się zdarzyły, tak się zdarzyło? Nie wiem. Nie wiem, tak przez przypadek jakoś. Same dziewczyny do mnie piszą, no co się dzieje z wami, chłopaki? W każdym bądź razie te dziewczyny mają zarezerwowane wyspy właśnie tak jak mówiłam, na krzyż od mojej. I wyspy zostały przed administratora połączone. Normalnie pomiędzy wyspami jest kilka bloków przerwy, ale administrator mi pomógł, był bardzo miły i uprzejmy. Pozdrawiamy Krynia oczywiście, tego złego, co psy zabija. Jeżeli ktoś był wcześniej na serwerze, to będzie wiedział. Jeżeli nie, to może w komentarzach wytłumaczę. W każdym razie wyspy są połączone, będzie można zrobić między nimi mosty, przejścia, coś takiego. I chciałabym, żeby dziewczyny, które mogą dodać 5 osób na swoją wyspę, każda, żeby dziewczyny w komentarzach będzie miejsce, żeby się zgłaszać. Możecie się zgłosić do każdej z dziewczyn, żeby dodały was do wyspy. One sobie wybiorą, sprawdzą osoby, wybiorą sobie, kogo chcą dodać i dodadzą właśnie po 5 osób na każdą wyspę i będziemy mogli sobie razem budować. Na moją wyspę na razie nie będę wybierać, nie będę robić takiego żadnego głosowania. Nie wiem, w jaki sposób jeszcze pododaję na tą główną wyspę osoby, bo wiem, że mogę nawet do 12 osób dodać, to jest już wow. Więc na razie możecie się zgłaszać do wyspy dziewczyn, żeby grać ze mną, żeby razem się bawić tutaj, razem coś budować. A w późniejszym czasie dopiero jak, myślę, że może jak dopiero wyspy dziewczyn będą pełne, to dopiero na tą główną wyspę kogoś dodam.
Dopiero w późniejszym czasie dodam właśnie kogoś do mnie. Jeszcze, jeżeli chcecie też grać, też chcecie coś pokazać, ale chcecie mieć swoją wyspę, to oczywiście zróbcie swoją własną wyspę i po prostu zaproście mnie. Zróbcie właśnie tabliczkę z napisem witaj, żebym mogła się przenieść na waszą wyspę, nikim mi będziecie zapisywać, ja będę sprawdzać, nie zobaczyć, nie wiem czemu tak chciałam powiedzieć. Będę sprawdzać, co tam macie, jak tam się budujecie, co fajnego macie. I będę po prostu raz na jakiś czas na odcinku odwiedzać po prostu. Co do tych wysp. Bo obiecałam, że opowiem, jaki mam plan na nie dopiero na odcinku. Wyspa, z tego co wiem, wysokość ma do samej góry, to jest chyba poziom 250 czy coś takiego, i do samego dołu, czyli do poziomu zerowego. I chciałabym, jeśli wyspa jest na około 70 poziomie, to myślę, że to jest dosyć miejsca, żeby zrobić farmy. Więc żeby poniżej tego poziomu 70, ewentualnie 80, jeżeli jeszcze to możemy dogadać najwyżej. Poniżej, żeby były farmy, wszystkie takie rzeczy do zarabiania, nie wiem, jakieś zwierzęta, takie rzeczy, jakieś spawnery. Wszystko, co możemy używać, żeby zarabiać i kupować. Oczywiście to dopiero po chwili, bo na początku na pewno nie będziemy mieć na tyle przedmiotów i tak dalej, żeby się tak mocno rozbudować. Na początku to będzie kobel, kobel, kobel i kopać, kopać, kopać. Ale jak już nam się trochę uda, trochę się rozbudujemy, to właśnie mam taki pomysł, żeby poniżej były po prostu, nie muszą nawet jakoś specjalnie ładnie wyglądać, ale pomieszczenia do zarabiania, a powyżej pewnego poziomu, żebyśmy zbudowali coś fajnego, jakieś miasta, jakieś domki, nie wiem, jakieś ozdoby, pomniki, co wam się tylko zamarzy, ale żeby to po prostu ładnie wyglądało, stworzymy takie liskowe miasto. Jeżeli każda z dziewczyn może dodać 5 osób, to już będzie 20 osób. Jeżeli ja mogę dodać na przykład 10, to będzie już 30 osób. Więc tak dużo osób, to na pewno będziemy w stanie zbudować coś fajnego. Maciekowski, tak? Nagrywam. Pozdrawiam Maciekowskiego, skoro tak pyta. Więc mam nadzieję, że pomożecie mi zbudować coś fajnego. Wiecie co? Ja może zacznę od... O! I siedź tutaj i nie spadaj, ty głupi psie. Raz mi spadł, ale zresetowałam wyspę. Proszę. I teraz siedź tutaj i nie waż mi się odsunąć od tego środka wyspy, żebyś mi znowu nie spadł, bo będę zła i smutna. No więc mam nadzieję, że uda nam się coś razem zbudować. Pod spodem będą napisane przeze mnie komentarze. W każdym komentarzu będą niki dziewczyn, czyli 4 komentarze, w każdym z nich po jednym niku każdej z dziewczyn, która ma wyspy wokół mnie. Tam one sobie wybiorą osoby. Bardzo bym prosiła, żeby to były osoby rzeczywiście, które się zgłosiły w komentarzach, a nie jacyś wasi znajomi, byłoby mi naprawdę bardzo fajnie. I będę sprawdzać, czy osoby dodane napisały komentarz. Więc to muszą być moi widzowie. I mam nadzieję, że będziemy się wszyscy świetnie bawić. Serwer wydaje się być całkiem fajny. Widzę, że tutaj jest całkiem spokojnie, przynajmniej w dzień. 93 osoby to jest całkiem sporo, bo jak byłam ostatnio, to było chyba 20. Więc całkiem sporo osób ostatnio tutaj weszło. Ale to nic. Myślę, że damy jakoś radę. I mam nadzieję, że do zobaczenia, kiedy już zaczniemy razem budować. No to cześć!